Patriotyczny obraz namalowany w Amfiteatrze Miejskim przez Polkowiczan był preludium obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zorganizowanych pod hasłem „Wolność jest w nas”. Za pędzle chwycili i młodsi, i starsi. To jest przepiękne, dlatego że jest integracja, to jest wielopokoleniowe działanie i na tym nam zależało. Oby tych rzeczy było jak najwięcej. My jesteśmy w tym duchu patriotycznym wychowani. Możemy wspólnie też, możemy poznać dużo ludzi nowych, razem tworzyć i integrować się razem. Głównym punktem rocznicowych obchodów było upamiętnienie godziny W. Syreny zawyły 1 sierpnia o godzinie 17. W programie były jeszcze między innymi warsztaty plastyczne, zbieranie wyjątkowych kamieni z powstańczymi symbolami na pamiątkę albo na konkurs oraz powstańcza gra terenowa, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób. Mimo deszczu nastroje były świetne. W tamtym roku tylko 2 zuchów brała udział, w tym roku już były 3 drużyny. Bierzemy co roku udział w tym wydarzeniu. Bardzo cieszymy się z tej frekwencji, bardzo cieszymy się, że sprawiło im to radość i że było to coś, w czym chętnie uczestniczyli. Powstańcze obchody w Polkowicach zakończył zespół The Ziemians, który zagrał pieśni patriotyczne w nowej aranżacji.